Witam. W dzisiejszym odcinku, tak jak wcześniej mówiłem, zajmiemy się streamerami pstrągowymi. No więc co, nie przedłużając, bierzemy się do dzieła. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wykonać tą przynętę, którą teraz widzicie. Dokładnie w tych samych kolorach, identycznie. No dobra. Ja Wam jeszcze go pokażę z każdej strony, jak to wygląda. Ok. Na sam początek, klasycznie na imadło zakładamy haczyk. Ja używam rozmiaru 8. Dokładną numerację tego haka znajdziecie oczywiście w opisie, tam podaję dokładnie nazwy, wszystkich nazwy oraz kolory wszystkich materiałów, których używam. Ok, ale przed założeniem haczyka powinniśmy na samym od razu założyć na jego główkę. Ja używam, jest to główka 5,5 bodajże milimetrowa. Niestety zgubiłem od tych główek opakowanie i trzymam je w takiej torebce foliowej. A ważne jest, żeby ta główka nie miała żadnego nacięcia. Zwyczajna, prosta główka. To podczas zakupu widać różnicę między tymi główkami, więc takie główeczki idealnie właśnie nadają się pod streamery. No i ważne jest to, że takiej główki nie ma w ogóle opcji, żebyśmy założyli na haczyk 10, 8 nawet. Zwyczajnie będzie przelatywało. Dobra. Teraz owijamy tułów nicią wiodącą. Tutaj ja bym raczej celował w grubsze nici. Między innymi 6.0 będzie jak najbardziej ok. 8.0 może być troszeczkę za cienkie i będzie krycenie muchy taką cienką tą nicią może być troszeczkę męczące. Ok. Nawijamy nić. Odcinam nadmiar. Ok, na samym początku trzeba wykonać ogonek. Do tego używam piór Marabuta. Ja tutaj zrobię streamera w kolorach ciemnozielonych. Można powiedzieć, że to jeden z bardziej takich popularnych kolorów pod streamery pstrągowe, jednak jakbyście robili pierwszy raz, no to podstawowym kolorem będzie czarny, zdecydowanie. Czarny na przykład z czerwoną główką, to już są takie klasyk nad klasykami. Oraz na przykład szare, takie ciemno-szare, jasno-białe, takie jasno-szare, nawet wchodzące pod białe. Też będą naprawdę ok. Ważną rzeczą jest, żebyśmy przywiązując pęczak tych piórek Marabuta, nie przywiązywali ich wyłącznie mniej więcej do tej odległości, tylko przywiązali jakby całe pióro z tym trzonkiem oraz z resztą tych promieni, żebyśmy tutaj też zawiązali, żeby ten tułów był gładki w jednym poziomie. Bo później jak będziemy owijać tułów, jeżeli mielibyśmy taką górkę, to wszystko byłoby takie no nieproporcjonalne. Poza tym będzie wtedy troszeczkę grubszy tułów, co ładniej będzie wyglądało. Ok. Teraz trzeba przywiązać flash. Ja używam zwykłego krystal flashu. Po 2 promienie na każdy bok. Tyle w zupełności wystarczy. To nie trzeba dawać tego bardzo dużo. Nawet bym powiedział, że możemy sobie niekiedy podarować taki flash, takie świecące elementy. I na drugą stronę. Ustawiamy te promienie.
żeby wszystkie były równo. Ok. Jeśli chodzi o ogonek, to już byłoby na tyle. Teraz zajmiemy się tułowiem. To będzie troszkę bardziej skomplikowane. A na sam początek przywiązuję pióro. Jest to pióro genetyczne z kapki, takie specjalne do jeżynek. Jak widzicie, dosyć długie. Jeśli chodzi o jeżynkę do tego typu streamerków, będziemy robili ją przez całą długość tułowia, dlatego ważne jest, by używać tego typu piór, nie na przykład piórek z zwykłej kapki koguta, no bo zresztą wam pokażę, co trochę wygląda to tak niefajnie. Chyba żebyśmy robili krótszy i wsunęli to, trochę to przechylili. Ale nieważne. Przywiązujemy pióro, o którym wcześniej mówiłem. Klasycznie odrywam ostatnie promienie. Teraz przywiązuję z 5 cm drutu złotego, w takim kolorze, jaką mamy główkę. To jest rozmiar L, G. Już jest tu przywiązany. No i teraz główny materiał na tułów. Będzie to szenil. On jest bodajże 2,5 mm. Ma średnicę 2,5 mm. Tutaj również ten szenil będzie w kolorze ciemnozielonym. No dobra. No i teraz, jak już się domyślacie, owijamy tułów tym szenilem. Oczywiście jeszcze trochę wcześniej pokryję tułów odrobiną szelaku, żeby ten szenil nam, żeby miał po prostu 100% pewność, że on się nie odwinie, ewentualnie nawet jakby pękł, to że ten klej później to przytrzyma. Gdybyśmy mieli przed, nie wiem, przyłóż szczupaka, mógłby to zębami przegryźć ten szenil, no i dzięki szelakowi to się po prostu nie odwinie. Ciasno dokładnie owijamy. Tego materiału jest bardzo dużo w parce, więc tutaj nie musimy oszczędzać na nim. Dlatego właśnie używam nici 6-0, ponieważ to są momenty, że musimy mocno zacisnąć ten materiał. I nić w rozmiarze przed 8-0 mogłoby zwyczajnie pęknąć. Dobra. Teraz owijamy tułów piórem. Nie trzeba tego robić bardzo gęsto. Takie 2-3 mm odstępy w zupełności wystarczą. Dobra. Tutaj również zaciskamy. Odcinam nadmiar pióra. Tutaj w tego
rodzaju piór możemy spokojnie złapać, zgiąć, to nam się nie odegnie. Ok, no i następną czynnością będzie przewinięcie tułowia złotym drutem. Tutaj warto robić to ostrożnie, żebyśmy nie przykryli tym drutem, nie zgięli promieni pióra. Też na pewno się to zdarzy, ale żebyśmy nie zrobili tego czajnie za dużo. Dodatkowo ta czynność spowoduje to, że w przypadku kiedy pióro pęknie, nasza reszta pióra zostanie na swoim miejscu i nie, zwyczajnie się to nie odwinie. To gruby drut, więc spokojnie mogę go sobie puścić momentami. Ja odciąłem nadmiar, zaginam końcóweczkę, jeszcze kilka tutaj obrotów. Ok, no i że akurat używam nici czerwonej, przyznam się, no skończyła mi się nić 6.0 w tym zielonym kolorze, dlatego zwyczajnie kryję sobie te oploty ciemnym dobingiem, ponieważ ten szenil jest delikatnie połyskujący oraz połysk nadaje sam drut, dlatego użyję spektra dobingu. Dobra, dwa węzły mocno zaciśnięte. Kropelka szelaku. Dobra. No i to by było na tyle. Wystarczy jedynie poczekać, żeby aż klej zaschnie i możemy już ruszać nad wodę. Oczywiście, jeżeli warunki na to pozwalają. Dziękuję za obejrzenie i widzimy się już w następnym odcinku. Również pewnie z streamerkami. Troszeczkę późno się za nie zabrałem, ale to nie jest jakiś wielki problem. Tutaj na innym tle zobaczycie, jak to wygląda. No i również zachęcam do komentowania oraz pisania, na przykład wykonanie jakich much chcielibyście obejrzeć.